Cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z RimWorld. Wracamy sobie do gry, do naszego niewolnika. Czemu ty on się rozebrał w ogóle, że on nie miał ciuchów? No tak patrzę na te jego ciuchy? No jakby nie miał ciuchów normalnie, nie wiem. No bym tego Greena rozebrać najpierw, by Rhino miał w co się ubrać. Jaki ty masz nastrój, kolego? No właśnie, ty jesteś nagi i przez to masz minus 4 do nastroju. A ty coś kobietą! O Chryste! Mogę ci zmienić nick? O Jezu, nawet nie wiem, jaką kobietę mógłbym nazwać. To jeszcze się zastanowię na razie. Bo nie wiem naprawdę, jak kobietę mógłbym nazwać tutaj niewolnicę. Bo to już w ogóle brzmi... Jezu, to jest tragedia. Dobra. Wracamy sobie do RimWorld. Co się nagrywa? Nagrywa się, bardzo dobrze. Rhino, kochana niewolnico nasza, co ja mogę z tobą zrobić? Bo myślałem, żeby rzeczywiście ciebie tutaj znowu zmienić w więźnia. Brak osiągalnego, wolnego, zabezpieczonego łóżka dla więźniów. No to wystarczy, że zrobię coś takiego. I teraz spróbujmy uwięzić na nowo Rhino. I zrobi to Kuri. Dawaj, dawaj. O Jezu, aby mogła nam pomóc tutaj. No ale nic, na razie chcę zobaczyć, czy jestem w stanie ją przekonać rzeczywiście do naszej ideologii. Także Rhino jest w tym momencie znowu więźniem, nie jest niewolnicą. I widzę, że trzeba będzie jej na nowo zmienić opór, żeby stała się niewolnicą. Natomiast skoro ona jest teraz więźniem, możemy starać się ją zmienić na naszą ideologię. I to było super. Droga animizmu, to jest nasza ideologia. Ból to zbawienie. Naleśniki z pasztetem trzeba jeść. I tak dalej, i tak dalej. Powiem wam, że ból dzisiaj straszny czuję w rękach. Tak więc na pewno dzisiaj będę patrzył na czas nagrania. Nie będę nagrywał, sądzę, że dużo jak te 40 minut. Postaram się koło takiego czasu utrzymać długość odcinków z RimWorld. Wydaje mi się, że 40 minut to jest już naprawdę i tak całkiem sporo. I byłoby fajnie. O! Jedna kratka dachu to jest naprawdę już ciemno 0%? Czy tutaj mógłbym sadzić grzyby? Nutrifungus? Najwyraźniej tak. Ciekawe, czyli rzeczywiście tutaj nie muszę sadzić tutaj na nowo ryżu. Mogę po prostu zrobić, nawet nie muszę ścian robić. Wystarczy, że zrobię kolumnę z drewna. O, i super. No jasne, zrobię kolumnę tutaj z drewna i będziemy tutaj sadzić inne rośliny. I może nawet od razu zmienię tutaj tę kukurydzę, bo moi koloniści nie lubią roślin światła, jak oni to sami mówią. Zrobimy sobie tutaj po prostu kolumny i zrobimy sobie dach i będziemy tutaj sadzić grzyby. Super by było. Wędrowny rzemieślnik nazwany Lisa przyszedł i chciałby dotrzeć do kolonii. Nie wyjdzie sobie chętnie. Mówiąc, że nie ma gdziekolwiek iść, możemy ją odwrócić, w sensie, żeby sobie poszła, ale nasi koloniści będą... O, już od razu nawet nie wiem, kto to jest. Nasi koloniści będą smutni, że kogoś w potrzebie odrzuciliśmy, ale nic się nie mogę dowiedzieć. Ale przypał. No nic, akceptujmy, Lisa, zapraszam cię. Ludzie przybyli, Lisa rzemieślniczka. Kolejną kobietę mamy. To Lisa, już tobie zmieniam nick. Będziesz Karoliną. Moja kochana moderatorka również chciałaby być w kolonii. Także pozdrawiam cię serdecznie, Karolina. Sprawdźmy, jaka ona w ogóle jest, bo nawet nie wiem. Nadludzka mądrość, pracowitość, rzemieślnictwo 15, strzelanie 9. Wow, ale jest dobra. Jest świetna. Rzemieślnictwo 15! Przecież to jest niesamowite! Na samym początku gry takiego rzemieślnika mieć! Wow, naprawdę jestem w szoku! Super! A co tu się stało? Przepraszam, czemu mi tak to się rozjechało? Ale dziwnie tak to się rozjechało rzeczywiście. Zmieniałem, bawiłem się interfejsem, miałem nadzieję, że jestem w stanie zmienić interfejs, że może taki będzie ładniejszy. I chyba dlatego się rozjechało, że ten interfejs właśnie zmieniłem. No nic, no to jest chyba jedyna rzecz, która się rozjechała, jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza. Pacjentem będziesz na maksa, odpoczynek na maksa, asystent na maksa, strażnik nie, treser nie, kucharz też nie, myśliwy. Jasne, będziesz myśliwą. No i tak oczywiście rzemieślnikiem. Po byciu rzemieślnikiem możesz sprzątać, przenosić rzeczy.
rzeczy i potem jakieś badanka. Karolina, ty masz inną religię i jesteś w niej przekonana na 97%. Jak ja mam teraz tę religię zmienić? Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. Czy kur jest naszym... No nie ma roli. Kuriemu chciałem dać rolę księdza, a Karolina ma też społeczne zero. Boże, nikt u nas w kolonii nie ma umiejętności społecznych. To jest najgorsze. To przypał teraz. Naprawdę nie mam pojęcia, jak to mogę zmienić. Jaką ty masz w ogóle religię? Co ci to każe robić? O Jezu, ty nie chcesz mieć tutaj więźniów, ale chcesz używać narkotyków, ale tylko medycznych. O Jezu, to ci... Ale też lubisz grzyby! O, to jest super! Lubisz grzyby, o to chodzi. Nie lubisz mięsa insektów? A tak to dużo się jakoś specjalnie to nie różni z tego, co widzę rzeczywiście. No mimo wszystko, chciałbym ją przekonać na moją ideologię. Jeżeli macie pomysł, jak to zrobić, bo nie widziałem żadnego komentarza odnośnie tego, proszę piszcie mi, bo naprawdę ja chciałbym tu tych mimo wszystko kolonistów na swoją stronę przerzucać, a tobie, Kuri... O Jezu, co to jest? Obligation of drugs delayed. Widziałem coś takiego, ale tu już nie widzę. Ale tu jest dużo tych opinii, Chryste Panie! I tego jest naprawdę mnóstwo! Nie ma więźniów w kolonii, znaczy więźniów, nie ma niewolników. Różne wierzenia w kolonii, jest minus 2, bo nie lubię różnych wierzeń. Na zewnątrz była za dużo. Nie jadła rośliny, która była grzybem. Nudne baraki, brzydkie otoczenie. W mroku, od jakiegoś czasu przebywam w mroku. Nie podoba mi się to. No nic, zwiększmy wam tutaj może rzeczywiście dostęp do światła. Ważne, żeby światła przy grzybach tych nie było. Ale no nawet nie będę musiał hodować tych grzybów tutaj w środku. Będę mógł te grzyby hodować rzeczywiście tutaj na zewnątrz. Na dodatek, teraz Karolina. Będziemy mieli super rzemieślnika, więc mogłaby zająć się produkcją kamienia. Mogłaby się zająć produkcją innych rzeczy. Bo rzeczywiście oprócz bycia rzemieślnikiem tutaj zbyt dużo do roboty ona mieć raczej nie będzie w następnych dniach. I tak, bez problemu można tutaj siać te grzyby, ale to jest super sprawa. No mówię, ja tutaj tylko zrobię rzeczywiście te kolumny z drewna, zrobię dach na wielkości pola uprawnego i będziemy sadzić tam bez problemu te grzybki. Karolina ma już niewielkie ryzyko załamania, brzydkie otoczenie, dziurawy strój, przemoczenie. O, nie lubi za bardzo widzieć tych czaszek na kolcach, rzeczywiście. No kto by lubiał, tylko nasi koloniści są na tyle porąbani, że takie tego typu rzeczy lubią. Dobra, zróbmy sobie tak to miejsce do pracy jakieś ładne w końcu. Przerzućmy może te stacje robocze tutaj. Tu będziemy mieli nasze... Halo, halo, zajmujcie się robotą! Ile posiłków dziennie gotujemy? 8. No trochę tych kolonistów mamy. Rzeczywiście zróbmy 10. Wstrzymaj przy 6. Oblation of drugs expected. O! Jest napisane tutaj. Każdego roku, 7 czerpienia, animiści świętują ten jakiś rytuał Oblation of Drugs, który się tak nazywa. Trzech animistów chciałoby, abyśmy to zrobili najszybciej, jak się tylko da. Oblation of Drugs to jest to poświęcenie krowy, jeżeli dobrze kojarzę, znaczy krowy, jakiegoś zwierzęcia. I oni rzeczywiście mają minus 3 do nastroju, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Ciekawe. Oblation of Drugs, tak? Musimy poświęcić jakieś zwierzę. Jezu, ale to jakie zwierzę? Fauna, mamy coś ciekawego, łatwego do zrekrutowania tutaj? No nie wiem, spróbujmy kozicę albo koziorożca, coś w tym stylu, bo to są zwierzęta, które nas nie zaatakują, a z niego od razu będziemy mieli troszkę mięsa, jeżeli uda się rzeczywiście któreś z tych zwierząt do kolonii namówić, że tak powiem. Jeszcze jest Strong Mutilation Expected for Dragix. A co to jest Strong Mutilation? To jest jeszcze inny jakiś rytuał. Boże, oni samych rytuałów tutaj potrzebują. Przerąbana jest ta ideologia. Strong Mutilation, co to jest? A, to jest skaryfikacja. Okej, okay. Czyli oni chcą się pociąć na głowach, żeby mieć rany, żeby mieć skary i tyle. No nic, to akurat zrobić możemy. Do tego będę potrzebował
Stasi, skóry Boże, jak ja mam mało w ogóle skór. Rzeczywiście wypadałoby mieć więcej skór. Wypadałoby zrobić altar, czyli jakby kapliczkę do wykonywania wszystkich obrządków naszych religijnych. Weźmy te łóżka wszystkie na razie na boki tutaj. Kuri, weź przenieś to łóżko, jeżeli możesz. Dziękuję ci bardzo. O, kolejne łóżko będziemy musieli zrobić dla Karoliny. Zapomniałem o tym kompletnie. Phobos, ty jesteś naszym... A przepraszam, ty nie jesteś budowniczym. Budowniczym jest Kuri. Kuri, bierz się za robotę tutaj. Łóżka dla Karoliny na razie nie jest w naszym wierzeniu, ale mam nadzieję, że szybko mimo wszystko ją się uda przekonać. I właśnie, z Kuriego mieliśmy zrobić księdza. Kurde, tylko na to będę potrzebował różnych ciuchów. Chusta wojenna, cape. Ja tego nadal nie mogę zrobić, bo nie mam rzeczywiście stacji roboczych. Ale trzeba będzie rzeczywiście bardzo poszerzyć to pomieszczenie. Zdecydowanie za małe. Ale na szybko możemy zrobić elektryczny stół krawiecki sobie tutaj. Przenieśmy sobie tutaj stół kamieniarski z drewna. Przenieśmy sobie tutaj kolejny stół kamieniarski z drewna. Zróbmy sobie tutaj jakiekolwiek stołki, żeby mieli koloniści gdzie siedzieć. I będziemy mieli takie... jedno pomieszczenie, w którym tak naprawdę wszystko będzie do robienia. Super! Ej, jak kolonista jest więzień, to szybko idzie. Z 96% na 91%. To jest genialne. Bo on też jest mega przekonany w swoich wierzeniach. Ja nie wiem, czy by Karoliny lepiej nie byłoby zniewolić. Jest napisane, jaka jest szansa. 40% szans. Ojojoj, no nie chciałbym jej zabić. Ale lepiej byłoby ją zniewolić. Bo naprawdę, nie wiem, jak inaczej przekonywać tych kolonistów. Nie mam zielonego pojęcia. Kuri ma świetne umiejętności zwierzęce, więc powinien dosyć szybko jakieś zwierzę tutaj rzeczywiście zrekrutować, mam taką nadzieję. 33% szans, to naprawdę bardzo dużo. Karolina, wracaj do pracy. A my zrobimy sobie... no nie wiem, chyba przy tym altarze, rytual spot. Dobra, to jest spot rytualny. Chyba tutaj jednak będziemy musieli to wszystko robić. Zróbmy sobie jakiś właśnie altar, przy którym ktoś będzie stał. I chyba tyle. Nic więcej tutaj robić na razie nie będę. Jeszcze taką mównicę możemy zrobić. O, mamy mównicę, mamy kapliczkę i mamy miejsce na rytuały. O Jezu, zacznij egzekucję publiczną. No nie, no to chyba nie. To chyba nie. Skaryfikacji też nie zacznę, bo nie mam jeszcze tych wszystkich tutaj rzeczy. Ten altar i ta mównica zwiększą jakość po prostu tych rytuałów i koloniści będą się lepiej dzięki temu czuć. Dragix, o Jezu, miałeś minus do nastroju, bo ja się tutaj wziąłem do walki i zapomniałem odwołać. I głodny chodziłeś sobie, chłopie. Powiększmy obszar magazynu. Magazyn tutaj przenoszę rzeczywiście, przeniosę wszystko trochę bardziej na północ mapy. Mamy tutaj sporo granitu, z granitu będziemy robili cegły. Zrób bloki z dowolnego kamienia. O, nie pamiętam, żeby była taka opcja kiedyś. Rób do uzyskania minimum tych 190 i znów przy 145. Kopiuj, wklej i będziemy robić bloki granitu. No, Karolina będzie całe dnie pewnie te bloki robiła. Na razie nie są jakoś specjalnie potrzebne, ale spoko, żeby były. Temperatura spoko, Rhino raczej nie potrzebuje tutaj ani klimatyzacji, ani ocieplenia. Bardzo niskie oczekiwania, sangwinizm, bardzo źle się czujesz, ale no cóż, no. Masz się bać. Co najwyżej mógłbym ci dać, nie wiem, mebelek jakiś i pochodnie tutaj, żebyś miał... chociaż troszkę jasno. Stołek jakiś beznadziejny ci dajemy, jakieś beznadziejne tutaj stołki też do siedzenia, żebyś miała gdzie jeść. A Phobos tutaj kończy nam budowę naszej mównicy, no i zaraz będzie robił kapliczkę, super. Róbcie te rzeczy, róbcie, bo naprawdę... o! Co? Phobos chciał namówić Karolinę na zmiany ideologii? To wszczęło walkę socjalną. Ile ty masz tej ideologii teraz swojej? To jest w potrzebach chyba. Jesteś pewna na 98% i to ci wzrasta o 2,2% na dzień. Naprawdę nie wiem, jak to przekonać, ale nie, no żeście się musieli teraz bić. Ale jesteście idioci, no. Karolina to jest tak obita, dajcie spokój. Phobos, ty damski bokserze. Masakra. Dawaj, Kuri, przekonuj tutaj jakiegoś koziołka, żeby został zabity. Ojejciu, kto jest naszym lekarzem? Naszym lekarzem jest Kuri. No to przekonaj tutaj jakiegoś osiołka i bierz się za leczenie kolonistów, bo no niestety potrzebują tutaj leczenia. Najpierw za Phobosa się wziął. Co z tego, że Karolina jest obita tutaj pięściami
Sakra, co za chami prostak z tego Fobosa. Ja też od razu, tak dziwnie mi to się mówi, ale to, mówię, ja te niki biorę z ników widzów. Jeżeli któryś z widzów, na przykład Fobos, albo któryś z widzów, którego imieniem nazwałem, któregoś z kolonistów to ogląda, oczywiście nie bierzcie tego do siebie, ja to dla jajec, wszystko mówię, to jest tylko gierka, ale wolę tak sprostować w razie czego. Na przyszłość. Jak tam grzybki sobie rosną? 30% już, super! A te grzyby tutaj też nie są złym pomysłem, bo będą rosły cały rok. To jest genialne w ogóle, kurde! To tak naprawdę tutaj też będą rosły cały rok grzyby, bo zabuduję to, zrobię tutaj gdzie to jest? Temperatura. Zrobię tutaj grzejnik jakiś i cały rok jak będzie chodził grzejnik, będą tutaj mogły rosnąć grzyby. Tu w ogóle nie będzie potrzeba żadnej lampy słonecznej, żadnego prądu, jakoś mega zużywać, ekstra sprawa. Dobra, kochani koloniści, pracujcie dalej. Potrzebuję ten elektryczny stół krawiecki z drewna, żeby Karolina nam tutaj wyszyła nowe ciuchy, żeby Kuri mogła być naszą kapłanką, bo rzeczywiście, no ja nie chcę mieć kolonistów z inną ideologią, która nadal im wzrasta, naprawdę. Nie wiem. A to Karolina chciała Fobosa na jego ideologię. Aha! I Fobos ma teraz tylko 74% wierzenia. Oj, Karolina, grabisz sobie, grabisz, naprawdę. Intensywny ból, wilczy głód, paskudne otoczenie. No, trzeba będzie rzeczywiście gdzieś te łóżka w inne miejsce przerzucić, zrobić jakieś im oddzielne sypianie. Tutaj wykopiemy po prostu w środku góry dodatkowe oddzielne pomieszczenia i tyle mi się wydaje. Duże ryzyko załamania o Karoliny, ale no sobie na razie odpoczywa. Zaraz sobie wstanie, zaraz sobie pewnie zje i będzie ok. Kto jest naszym kucharzem? Kucharz Kuri. Kuri, czemu nie gotujesz? Czemu my nie mamy już posiłków? Halo, cała kolonia tutaj potrzebuje jedzonka. Dawaj, gotuj. O, dobrze, mamy jeszcze parę tych posiłków survivalowych spakowanych, ale rzeczywiście wolałbym ich nie zużywać. I mamy zadanie, kurde, nawet te rzeczy z Realty nie są przetłumaczone jeszcze, ale przypał, Realty przecież już tak daleko, tak dawno temu wyszło. Mamy misję, że Leonita Pusari, baronówna Imperium, jest goniona przez małpę, szaloną małpę. Chciałaby się schować w Chanchan na parę godzin i będziemy mieli 8 honoru. Za 8 honoru będziemy mogli mieć już tytuł Yeomana, czyli będziemy mieli te pierwsze umiejętności Psycasta i pierwsze te psychiczne umiejętności typu spele. Fajna rzecz. Jak nie widzieliście serii Premium z Rimworld, to ta ideologia Imperium to jest nowa nacja dodana w poprzednim dodatku do Rimworld. Pozwala ona na rozwijanie jakby umiejętności psychicznych i rzucanie jakby czegoś typu zaklęć. Na początku mi to kompletnie do Rimworld nie pasowało, ale rzeczywiście bardzo fajnie jest to zrobione i można tego się uczyć na parę sposobów. Jednym z nich to jest na przykład medytacja przy takim drzewie, Anima Tree. Tylko że my nie mamy tubylców, tylko tubylcy mogą medytować przy tym Anima Tree i zyskiwać kolejne umiejętności Psycasta i kolejne jakby spele. Nam raczej zostało tylko właśnie sojusz z Imperium, wykonywanie ich zadań, dostawanie honoru od nich, a jeżeli będziemy mieli wystarczająco dużo honoru, oni mianują nas jakąś tam swoją rangą i w zamian za to nauczą nas pewnych umiejętności. Dlatego ja na pewno przyjmę tę misję za 8 honoru. Mamy Fobosa, świetnego strzelca, któremu dam już lepszą broń, rzeczywiście sztucer to będzie nasz główny myśliwy bądź co bądź. Karina też ma dobrą broń, autopistolet jest super. Kuri ma, żadnej broni nie ma, bo nie może walczyć, a Dragix ma nóż. Okej, dobrze, weźmy to zadanie, akceptujmy. O, a kto będzie naszym yeomanem, czyli kto będzie naszą pierwszą osobą z tytułem szlacheckim? O Jezu, ja naprawdę, powolna nauka jeszcze u Kuriego. Szybkość nauki minus 75%, no nigdy się nie nauczy społecznej umiejętności. Nie, to jest bez sensu. To nawet nie ma sensu, żeby Kuri rozmawiał w ogóle. Karolina prędzej się nauczy tych umiejętności społecznych, naprawdę. Karolina ma społeczne 0, ale ma nadludzką mądrość i ma pracowitość. Szybkość nauki plus 75%. Milion razy szybciej ona się nauczy umiejętności społecznych. Z drugiej strony nie chcę jej dawać też jakby tytułu na razie, bo nie mogę z niej zrobić kapłanki, gdy ona jest innego wyznania jak my. To jest bez sensu. Dobra, kozica jest oswojona, będziemy mogli
ją zabić i poświęcić. Teraz troszkę inaczej działa w ogóle oswajanie takich większych zwierząt. Nie możemy ich jakby trzymać sobie na luzaku i kazać im gdzieś pójść, bo one tak nie pójdą. Musimy stworzyć tutaj w strukturach, mamy płot do stworzenia na przykład i musimy stworzyć po prostu do płotu wejście i... A jak klikniemy na płotek, to będzie do zrobienia właśnie taki znacznik, znacznik pastwiska i w tym miejscu będziemy musieli zaprowadzić liną zwierzęta, żeby nam nie uciekły. W innym wypadku rzeczywiście one po prostu uciekną. Kuri zajmie się budową tutaj tego altara. Jak to zrobimy? Postaram się zrobić rzeczywiście ten rytuał. Oblation of Drugs, czyli... O Jezu, szał na wiewiórki. Okej, wiewiórka zaatakuje każdego, kogo zobaczy, chyba nic strasznego. Dla kogo to zadanie przyjąć? Boże, nie wiem, naprawdę nie wiem. Dragi, chodź się tutaj zajmij wiewiórką, Phobos, chodź tu pomóż. Karolina, chodź tu pomóż, będziemy strzelać wiewióreczkę. To jest ta wiewiórka? Nie, to jest ta wiewiórka, dobra. Wiewiórka ludojad już sobie idzie, Kuri i tak nie może atakować, więc niech sobie buduje. A my tą wiewiórę raczej bez większych problemów, no właśnie, zabijemy. Wracajcie odpoczywać. No i zacznijmy rytuał, Oblation of Drugs, czyli mamy kozicę jeden do poświęcenia, Dragix będzie ciął i mamy paru kolonistów, którzy będą oglądali ten rytuał. Karolina nie będzie oglądała rytuału, niestety, bo no nie jest naszego wierzenia, co jest troszkę słabe. O, zacznij przy altarze, a my mamy altar. A, mogę sobie tutaj klikać, okej, super. Oblation of Drugs, zaczniemy przy altarze i mamy dzięki temu lepszą jakby jakość całego rytuału. Jakość rytuału ma jakość 70% i mamy tak, 6% na to, że będzie tragiczny rytuał, 20% na nudny, 55% na satysfakcjonujący i 18% na spektakularny rytuał. Super, no niech Dragix tnie sobie kozicę, zacznijmy rytuał. Co ole muza? No, nie mogę przyspieszyć, a może dlatego, że walczyli ta, walczyli z wiewiórą. Co tu się dzieje w ogóle? No bierze te kozice, rzeczywiście, będą poświęcali ją, ale przypał. Dobra, z Kuriego na razie też zrobię rzeczywiście jednak strażniczkę, bo trzeba gadać z Rhino, trzeba go przekonywać do naszej wiary. 87%, no dużo czasu minie, zanim go skonwertujemy. Ciekawe, czy to jest szansa? Nie wiem, nie wiem. To jest pewność w jego wiary. Może jak będzie przy 50%, już będzie szansa na zmienienie wiary. Ale dziko. Ten coś gada do tego kozła. To jest kozioł? Kozica. Przerąbane są te rytuały. Okej. Oszołomienie Karolina. Wędruje po okolicy w stanie psychozy. Ostateczny powód to intensywny ból. Szczerze mówiąc, dużo mi to nie robi. No, dużej różnicy to nie zrobi rzeczywiście. Brak wygód, to też mnie nie interesuje rzeczywiście, bo ona nie ma komfortu żadnego. Im mniejszy jej nastrój, tym mniej się będzie upewniać w swojej religii. A może ją udamy, damy radę przekonać na naszą. A tymczasem cały czas nasz rytuał trwa. Jaka wyjdzie jakość tego rytuału? Mam nadzieję, że dobra. Nudne, ale słabo. Minus jeden do nastroju przez 6 dni u każdego kolonisty, który brał udział w rytuale, ale słabo. Ale dupa. No nic, no nic. Dragix jest na razie niezadowolony, bo wszyscy mają naprawdę te bardzo niskie oczekiwania, plus 24 do nastroju. Dragix tego nie ma, to będzie naprawdę mega duży problem, żeby z niego zrobić jakiegoś kolonistę użytecznego. Przypał, przypał, widzowie. Dobra, w międzyczasie my może rzeczywiście zacznijmy tutaj robić obszar dachu na naszym polu uprawnym. Posadzimy sobie tutaj grzyby. No bo to jest dla nas w tym momencie darmowe tak naprawdę jedzenie, którym naprawdę się nie trzeba jakoś specjalnie przejmować. Zasiejmy tutaj Nutrifungus, zezwalaj na siew, Nutrifungus. Proszę bardzo, na razie nie będą tego zasiewali oczywiście, bo nie ma tutaj cienia, ale no mówię, jak tylko zaczną budowę, powinno być ok. No budowanie jak na razie się nie rusza w ogóle. Phobos jest w pełni wyleczony, więc może on w końcu zacznie tutaj budować. Nie jest jakimś świetnym budowniczym, ale jest budowniczym i to jest ważne. Dragix cały czas się bardzo źle czuje. No nie wiem, nie wiem, nie wiem.
naprawdę z nim będzie mega kiepsko. Dzikuska przywędrowała, ale Toxho, możesz spróbować ją aresztować lub oswoić. O Boże, ale rzadko się dzikusi trafiają. Zadziora, walka wręcz zwiększona, tylko chce się bić z bliska. Zafascynowanie używkami. O, to dobrze dla naszego, dla naszej religii, ale ty jesteś też przekonana ostro w swojej. Jaka jest szansa, że ją aresztuje? Tylko 20% szans. Uuu. Kuri ma 32, co wy gadacie? A może to jest większa umiejętność społeczna, na to wpływają. To Kuriego będziemy brali do tego aresztowania. Jak się nie uda, będzie stał obok Phobos i Dragix i będą bili tą Letoxho. Samica, dzikuska, masakra. Ja bym ją chciał mimo wszystko aresztować, no bo mówię, po aresztowaniu ja jestem w stanie tych kolonistów przekonywać na swoją stronę. Bez aresztowania to tak nie działa, więc wybieramy się do dzikuski i może się uda. 33% szans, tam 32, to nie jest zbyt dużo. Nie liczę na to, że się uda, ale byłoby super jednak, jakby się udało. Naprawdę byłbym w niebo wzięty. No nie musielibyśmy z nią walczyć, nie musielibyśmy ryzykować tutaj straty zdrowia. A tak to się troszkę boję rzeczywiście o tych moich kolonistów. Chodź tu, Dragix. Jezu, czemu tak wolno się ruszasz? Ruch 75%, masakra. Dobra, stój tu już z nożem. Phobos się oddal. Spróbuję aresztować. Dragix, chodź. O! Udało się, ale super! Dobra, nie musimy się martwić. Kuri tutaj ze wszystkimi gada na luzaku. Naprawdę, wyobrażam sobie kolonistę, który ma umiejętności społeczne 1 na 20, gdy chce kogoś przekonać do zostania więźniem. Siema! Pokaż mi swoje ręce, mam tu takie bardzo fajne urządzenie i wyjmuję kajdanki. Cyk, nie macie. Masakra po prostu, masakra. Budujcie, budujcie, no kochani koloniści, ale nam brakuje rzeczywiście bardzo budowniczych i z chęcią zaakceptuję tutaj punkty honoru. No i co? No chyba jednak na tego Kuriego. No nie podoba mi się to, nie chcę na Kurim tego mieć. Umiejętności społeczne, chorowitość, naturalizm. Phobos jest świetnym strzelcem. Ja bym dał Phobosowi te umiejętności rzeczywiście, bo on jest świetnym wojownikiem i wojownikom się przydają takie umiejętności. Niech Phobos będzie wodzem tej wioski po prostu. Zróbmy z niego naszego pierwszego... człowieka z jakimś tytułem szlacheckim. Dobrze, dobrze, zacznijmy. Leonita dołącza. Pani Leonito, jakie ty masz umiejętności? Ogłuszenie, neurathyl dump, skupienie. Psychicznie skoncentruj umysł w celu zwiększając jego zdolności widzenia, słuchu i zdolności poruszania się. O, super, damy to na pewno na któregoś z naszego kolonistów, jak to możemy za darmo tak naprawdę w tym momencie zrobić u niej. A ją obronimy od jakiejś tam małpy, to tam bez problemu raczej będzie. Mówię, nie powinno być większych problemów. Chodź tu, Leonita. Małpa doszła, tak jak mówiłem, z ludojadem. Ale no, powinno być luźno. Czemu się tak wolno poruszasz? A, nie mogę po prostu przyspieszyć gry, okej. Szlacheckie oczekiwania. Jestem ponad tymi małymi ludźmi, powinno się zadbać o moje szczęście w każdej chwili. Wow, chciwość imponującej sypialni. Rozbieram je chciwość, chcę mieć imponującą sypialnię. A weź ty, chamico ty w ogóle, co my cię tu przyjmujemy z otwartymi rękoma, a ty tak do nas, ty chamie? Dobra, rzućmy skupienie na Kuriego. O, to tak z daleka rzucasz. Ile to trwa? Godzinę. Super, pracuj szybciej. Dzięki temu ma wzrok 130%, słuch 130%, ruch 130%. Super, dajmy to na wszystkich kolonistów tak naprawdę. Dragix, Phobos. Kalina sobie na razie leży, więc no po prostu będzie odpoczywała, nic to jej nie zrobi. A gdzie ty jesteś? Małpa będzie szła do Karoliny. Małpa będzie szła do Karoliny! Zostaw Karolinę! Hamie! O Jezu, nie wiedziałem, że Karolinka tutaj jest, trzeba ją bronić, małpa ją rozerwie na strzępy. Phobos, strzelaj! Leonita, ty nie wiem co rób. Dragi, ktoś tu z bliska bi. Kalina się nawet nie bije, ona jest w takim szale tutaj, że nawet się nie bije. Dragi, zdawaj z tym nożem. No i luźno, dobra, Karolina uratowana. Brak zagrożenia, raz ugryzienie, jakiś siniak kolejny, no będzie dłużej po prostu odpoczywała, ale no już trudno się mówi. Co ty robisz? Medytuję przy wielki obelisk, a po co ty tutaj medytujesz? Kopita wielka w ogóle, przecież to nie jest obszar domu, dlaczego ty tu idziesz? No nic, no nic, niech sobie idzie. Phobos wraca do budowania, Dragix tutaj zaczyna siać już grzyby, gdzie jest cień. A do Leonity przyszedł statek, także wejdź do promu, a my już mamy
skończoną misję. Kuri cały czas sobie gotuje. O, z mięska będzie gotował akurat teraz. Przepraszam, tak będę mówił na Kuriego, czasem gotował, gotowała, ale mówię to. Kuri to jest facet, ale jest kobietą. Więc tak będziemy naprzemiennie mówić po prostu. Duże ryzyko załamania u Leonity. O Jezu, ona ma straszne te oczekiwania. Idź stąd szybko, zanim załamanie nerwowe jakieś dostaniesz. Super, zadanie ukończone. Phobos dostał tytuł Freeholdera. A jeżeli będziemy mieli ceremonię, będziemy mieli go Yeomana. Aby zaakceptować to zadanie, potrzebujesz mapy oczyszczonej z przeciwników, co? To chyba się liczą te... Te spelopedy. Ojej. Nie chcę na razie ich atakować, bo ich jest tutaj dużo i to jest dosyć trudne do pokonania. No to Phobos. Sorry bardzo, byku, ale szybko tym Yeomanem nie zostaniesz. Szybko tytułu szlacheckiego nie zobaczysz, bo... No naprawdę. No, w życiu ich nie pokonam w tym momencie. W życiu. Wilczy głód. Czy ktokolwiek się nimi zajmuje? Kuri, czemu śpisz? Daj im jedzenie. Nie, nawet nie ma opcji dania im jedzenia. Dlaczego? Rozbierz Rhino. No nie, no nie rozbiera ich. On ma wilczy głód, rzeczywiście, więc wydaje mi się, że powinien jakieś jedzonko tu już dostać. Ciało. Czy wpływa na ciebie ciało? Sen w zimnie. Odkryta jesteś. W stylu kanibala masz okolice, więc spoko. Okropne baraki więzienne. No to się wszystko ogarnie, ale no mówię, to jest kolejny więzień. A właśnie, zapomniałem kliknąć, którego musimy tutaj konwertować. Musimy ich konwertować na naszą religię. Rhino już ma tylko 84%. Super, miał 98%, więc no naprawdę to szybko idzie. Wydaje mi się, że do przeżycia to jest. Mamy już dwóch więźniów, jakich skonwertujemy. Może ich z nich zrobimy niewolników. A kto wie, może któregoś z nich sobie zrekrutujemy. Jezu, czemu każdy na tej mapie ma umiejętności społeczne 0? Rhino jest dobrym artystą. I nawet by mi się artysta przydał, ale... Po co mi artysta kolonista, jak mogę mieć artystę więźnia? Wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta. Masakra, masakra. Phobos sprząta, to dobry znak. To znaczy, że powoli nie mają już co robić tutaj w naszej kolonii. A więc moglibyśmy sobie zrobić tutaj podstawowe jakieś badania w końcu. Czyli na przykład akumulatory. Wybadajmy akumulatory. Dzięki akumulatorom będziemy mogli przechowywać energię. To na pewno nam się przyda. W międzyczasie Dragix też już mam nadzieję, że nie będzie miał co robić. Po tym jak zasieje oczywiście tutaj. Tak, najpierw siejesz, potem jesteś górnikiem. Więc po zasianiu zaczniesz kopać i zaczniemy rzeczywiście tworzyć im jakieś pierwsze pomieszczenia. Ja mimo wszystko bym jeszcze rozszerzył te główne pomieszczenie minimum o te ileś kratek. Bardzo lubię mieć takie duże podstawowe baraki. Dragix będzie kopał, natomiast inni koloniści będą tutaj wygładzali teren, aby było tutaj chociaż trochę ładniej. Na razie zaznaczę bardzo dużo terenu do wygładzenia. Oni mogą wygładzać tutaj ten chropowaty granit, który mamy na podłodze. Dzięki temu szybciej nasi koloniści będą się na takim poruszali i oprócz tego będzie po prostu tutaj ładniej. Karolina nie wędruje już w stanie psychozy, ma plus 40 na nastroje przez 3 dni, także bardzo fajnie. No powinna tutaj szybko wyzdrowieć i zacząć pracę naszego rzemieślnika, no bo te cegły mimo wszystko też by się nam przydały. Znowu o 5% Kuri zmniejszył tutaj przekonania, tutaj o 3% zaledwie tylko. I tak, Karolina rzeczywiście jak się już wyleczy, ona będzie jedyną strażniczką, bo no serio, Karolina ma nadludzką mądrość, Kuri ma powolną naukę, to jest kompletna odwrotność. Karolina się będzie... Czekajcie, i z jakim tempem uczy się Kuri? Kuri uczy się z tempem 0,3, bo nie ma zapału, razy 0,25. Z jakieś 7,5%. Z 7,5% standardowej prędkości nauki, tak się uczy Kuri, więc... Powolnie. Karolina się uczy 0,3 razy 1,75, czyli tak z 45% normalnej prędkości, więc no z 8 razy szybciej będzie się uczyła od Kuriego tej umiejętności, więc wydaje mi się, że rzeczywiście wybór jest tak to strażnika w naszej kolonii prosty. Będziemy potrzebować troszkę więcej jedzenia rzeczywiście, więcej prostych posiłków sobie ugotujmy. Mamy już 4 kolonistów i 2 więźniów. Czemu ty śpisz na podłodze?
Tutaj, widzicie to? Ona ma tu miejsce snu, a śpi tutaj. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego, ale co ciekawe, są tego samego wyznania, są reformowanymi katolikami, kanibalami. Zmniejszyło się już do 75% tutaj pewność wiary. Super, trzeba im prać mózgi tutaj, to jest kolonia prania mózgu. Zrobimy z nich tutaj animistów wierzących w grzyby i ból w nadgarstkach. O, koniści są nieszczęśliwi, ponieważ nie mamy księdza. Animiści muszą mieć księdza, czy tam kapłana. No nie mogę zrobić kapłana ani z Phobosa, ani z Dragixa, bo nie mają społeczne na zero. Muszę zrobić kapłana z Kuriego, więc zróbmy. No, nie chcę tego robić, ale no jestem zmuszony. Zróbmy kapłana. Zaraz tutaj uszyjemy te ciuchy, chusta wojenna i cape. Będziemy mieli, mam nadzieję, na to jakieś tam ciuchy. Chusta wojenna. Składników 20 zaledwie, więc skóry mamy wystarczająco, skóry zwykłej. Jeszcze potrzebujesz cape'a, czyli takiej opończy. 80 składników na to potrzeba, no trzeba będzie upolować jakieś zwierzę. Upolujmy może rzeczywiście po prostu jakieś dwa jelonki. Z jelonków będzie trochę mięsa, z jedzenia mięsa koniecznie będą mieli minusu do nastroju. I ze skóry ich oczywiście będziemy mieli możliwość zrobienia trochę ciuchów. I te ciuchy nam się przydadzą, bo rzeczywiście ta temperatura tu już naprawdę ostro spada. Coraz bardziej w dół. Zróbmy kolejny generator na drewno. Zróbmy kolejny grzejnik, bo tu się naprawdę już zaczyna powoli zimno robić. No i przyspieszamy grę. Czekamy aż Karolina wyzdrowieje. Ich cały czas będziemy tutaj przekonywać. Świetne jest to, że Rhino jest sangwiniki, ma 12 do nastroju i nigdy nie będzie miał załamania nerwowego. A oni chcą mieć mięso ludzi. To jest trudne do zrobienia. Niewielkie ryzyko załamania u Dragixa. Dlaczego? Przestronne wnętrze, przeciętne baraki, długo byłeś na zewnątrz. No... Mówię, ten minus nastroju tutaj będzie bardzo słaby przez te przesiadywanie na zewnątrz. Ale tak naprawdę oprócz tych grzybów albo jakiegoś tam, nie wiem, polowania na zwierzaki, oni na zewnątrz w ogóle nie będą siedzieć. Ja sobie tutaj zrobię, że on zasieje co ma zasiać i nie będę zezwalał na kolejny siew. Oznacza to, że jeżeli nawet jakieś zwierzę zje nam kawałek tutaj tego grzyba, no nie będzie musiał specjalnie lecieć, żeby tą jedną kratkę zasiewać. Do 80% spadła wiara. Letoxko i Rhino na 76. Nie no, naprawdę nieźle to idzie. Naprawdę nieźle to idzie. Kolejni się tutaj wygładzają powoli, więc no z pięknem będzie coraz lepiej. Przyciskiem T sobie włączacie taki wskaźnik pokazujący piękno w okolicy. No jak jest na minus 2, to znaczy, że naprawdę tu jest brzydko, niestety. Ale cóż, mówi się trudno. Zwykła skóra, kolejna. Karolina, dawaj, lecz się, no, ile możesz. Wydaje mi się, że może już ona siać rzeczywiście. Zacznijmy, Boże, siać, szyć. Zacznij szyć tutaj dla Kuriego ciuszki, bo ty, jeżeli dobrze rozumiem, no właśnie, chcesz mieć ciuchy kapłanki. Z minus 4 nastroju masz przez to. O, i mamy tutaj takie opcje. Konwertuj. Podejmij próbę skonwertowania kogoś na swoją religię. To zmniejszy pewność w ich własne wierzenia. No i to zmniejszenie pewności w ich własne wierzenia zależne jest od tego, jakie umiejętności socjalne posiada kapłan. No Kuri ma umiejętności socjalne 1, więc beznadziejne. Tu mamy kompletną odwrotność, czyli zwiększamy kogoś pewność w danej religii. No czyli to będzie nam potrzebne, jak będziemy mieli jakiegoś kolonistę, który nie za bardzo będzie wierzył, ale już będzie w naszej wiary rzeczywiście. Counsel, co to jest? To jest tak jakby po prostu pocieszenie kogoś, które może anulować negatywny efekt smutnego wspomnienia. Szanse są również zależne oczywiście od umiejętności socjalnych i módl się o zdrowie. Ciekawe, zwiększy prędkość leczenia się i zdobywania odporności. Czas trwania efektu dzień, czas rzucania 12 sekund, czas rzucania 3 sekundy. No dobra, gadaj z Rhino, spróbuj go skonwertować tutaj. Aż o 10% zeszło i jeszcze raz, i spelem. Certainty reduction 19%. Ej, to super. To dużo zmniejszy. Kuri nie udało się skonwertować Rhino. Rhino był... Jest smutny, że chcieliśmy go skonwertować, ale jego pewność w jego wierzenia spadła z 67% do 48%. Super!
Może to jest jedyny sposób właśnie na konwersję kogoś na naszą religię? Być może cooldown 3-dniowy, to duży. Być może musimy zbić jego wierzenia w jego własną religię i wtedy naszego kapłana użyć, aby go skonwertować. Tak bym zgadywał, że tak to będzie właśnie działało. Boże, ile oni mają tutaj rzeczy z tej ideologii, spójrzcie na to, niesamowicie dużo, naprawdę niesamowicie dużo. Dawaj, Kalina, szyj tutaj ten cape. Kuri, masz już tą chustę wojenną? Czy nie była szyta chusta wojenna? Nie była szyta, okej, ona zaczęła od razu od cape'a. Nie wiem, czy chustę wojenną w ogóle będę mógł szyć. No właśnie, bo nie mam na to wełny i tkaniny. A to przypał jest. Tkanina mi będzie potrzebna. Zróbmy takie małe pole oprawne tutaj już blisko bazy. Na bawełnę. Krzew bawełny sobie tu posiejmy. No Dragix niestety przez to będzie jeszcze dłużej na zewnątrz, co jest dużym minusem. No za to mam nadzieję, że rzeczywiście przed zimą ta bawełna zdąży chociaż raz urosnąć i dzięki temu będziemy mogli robić parę dodatkowych ciuchów. Jednym z tych ciuchów oprócz tego, Karolina, nie zakładaj cape'a. To jest cape dla Kuriego. Kalina, Kuri, co ty robisz? Odpoczywasz, załóż cape. Kalina, załóż sobie tą swoją, co to jest? Prochowiec, ale piękna nazwa na ten ciuch. No, jak na razie tyle. Bardzo dobrze idzie, bardzo dobrze idzie. Żadnego ataku. Powoli konwertujemy naszych więźniów na naszą religię. Grzyby są powoli również zasiewane. Te nasze grzyby tutaj jak już rosną, naprawdę przyjemnie, powiem wam. Ładnie wyglądają te takie grzybki. Ja nigdy grzybów jakoś specjalnie lubiłem. Lubię grzybową, lubię sos grzybowy, ale nie wiem, grzyby w occie u mnie na przykład rodzice często jedli i to niedobre jest. W ogóle nasi koleżanki chcą jeszcze ten rytuał skaryfikacji. O Jezu, niech będzie. Skaryfikacja. Dragix będzie cięty, Kuri będzie go ciąć. A Phobos będzie obserwował. Okej. Ej, super mamy tutaj jakość. 85%. Niskie wymagania nasze mają koloniści. Będzie 1 na 10 oglądających. No, czyli to nic nie zwiększa. Mamy księdza, czy tam kapłankę. Mamy kapliczkę. Mamy mównicę. Nie mamy jedynie miejsca do klęczenia. Czyli potrzebowalibyśmy to miejsce do klęczenia, no, którego niestety nie możemy zrobić, bo nie mamy na to po prostu skóry. 25 sztuk skóry pójdzie na jedno miejsce do klęczenia. Wypadałoby parę jeszcze tych właśnie koziorożców może zabić, albo jelonków i mielibyśmy więcej na to skóry. Ale na razie spróbuję zrobić tak, jak to jest. Podnijmy Dragixa, zobaczymy, czy to się uda. O Jezu, ale... Wygląd tych rytuałów i ta muza jest naprawdę bardzo dziwne. I co tylko Dragix to potrzebuje? To teraz już nie jest napisane, że inni też tego potrzebują. Może oni mają już skary na sobie. Tak, Scarification Phobos ma. Kuri też ma na oku swędzącej. Dragix teraz został cięty. Prawe ramię, skaryfikacja, swędzące. A szkoda, że swędzące, a nie bolące. A nie, jest ból, plus 4%. Znowu nuda, ale słabo. Kurde, mamy takie dobrej jakości te rytuały, a cały czas wychodzą nudne, ale mi przykro. No nic, no nic. O, dobra, Karolina już tutaj rzeczywiście nam wstała, będzie ona... O, przepraszam, ty właśnie rób to, co miałaś robić. Będziesz niosła posiłki i starała się przekonywać ich na naszą religię. Chociaż może Kuri jako... A nie, ty nie możesz, bo ty nie jesteś w naszej religii chyba. Nie, na razie Kuriego zostawię, bo ona jest kapłanką i ona niech rzeczywiście... Tutaj przekonuje innych. Może się coś uda. Wiara już spadła do 40% Rhino, więc naprawdę bardzo dużo. W ciągu jednego odcinka zbiliśmy jego wiarę z jakichś 90 paru procent do 40%, więc wydaje mi się, że jeszcze jeden odcinek i nie powinno być problemów. Powinniśmy sobie dać radę rzeczywiście z przekonaniem go. Podarte ubrania Karolina nosi. Jakie? Podarta koszula. No rzeczywiście, więcej tej skóry by się przydało. Jakieś zwierzątka tutaj rzeczywiście... upolujemy. A niech będą te koziorożce rzeczywiście. 4 koziorożce upolować. Co to będzie dla Phobosa tak naprawdę? Z Karoliny na razie nie będę robił myśliwej. Niech ona pracuje jako rzemieślnik. No i nie ma też zbyt dobrej broni rzeczywiście do strzelania. Phobos sądzę, że zdecydowanie lepiej da radę. Mam tylko nadzieję, że on rzeczywiście nie zagruje tych robaczków. Ale chyba nic tutaj złego się nie dzieje. Koziorożce sobie odleciały na bok.
Powinno być okej, okay, powinno być okej. Okay. Renifer nawet sobie tutaj lata w okolicy, kurde. Bela, ale tutaj mamy zwierzątka. O Jezu, w ogóle się nie opłaca ich tutaj hodować. Spójrzcie na to. Tempo wzrostu na żyznej glebie. Grzyby mają tylko o 6% większe, jak na zwykłej, beznadziejnej jakiejś glebie w środku góry. Więc nie, to na pewno nie będę robił więcej nigdy czegoś takiego, że specjalnie na zewnątrz je sadzę. No tu już raz posadziłem, więc zostawię, ale serio, więcej tego robić raczej nie będę. Dobra, mamy nowe zwierzaczki, będziemy mieli troszkę jedzenia z nich, bo rzeczywiście tego jedzenia powoli zaczyna brakować. Wierzenia kolonistów są tutaj systematycznie zmniejszane, co mnie cieszy. Będziemy mieli więźniów naszej wiary. Więźniów wiary naszej i waszej. To jakbym kolonię jakąś normalnie komunistów robił. Ktoś nawet napisał komentarz, że Ryfek powinieneś zrobić komunistów właśnie tutaj w Rimworld. No nic. Jak na razie, kochani, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już jutro o godzinie 18. Trzymajcie się i cześć!